Darek, wielkich zmian, jeśli chodzi o polską część składu, jak widać, nie ma, bo sprzęt został utrzymany. Chyba cieszę się, że w sumie z granym składem weszliście do PLK i w TPL zagracie z tymi samymi twarzami, które wywalczyły awans. Tak, rzeczywiście, przyjeżdżając tutaj co roku, no przyjeżdżam tutaj już 13 rok, zawsze ten skład się zmieniał z roku na rok, a tutaj no, miło było zobaczyć te same twarze. Fajnie, że zarząd klubu, trenerzy, w większości z nas, którzy wywalczyli awans, zaufali, to jest fajne. Czy to się będzie opłacało, no to czas pokaże, wiadomo. PLK to jest zupełnie inna liga, na pewno wyższy poziom, ale mamy trzy, myślę, że solidne wzmocnienia. Przyjechał Royce, przyjechał Karim, czekamy jeszcze na Chrisa, który jak wiemy jest na karze, ale ja jestem akurat pozytywnie nastawiony i dobrej myśli. Darek, rok temu tak jakbyś taki rachunek zrobił i tak jak myślałeś, że spotkamy się tu w sierpniu 2016 roku i będzie możliwość gry w PLK. Wierzyłeś w to? Tak szczerze? Szczerze? No tak naprawdę ten skład był budowany po to, żeby w ten awans PLK osiągnąć. Wiadomo, że się wierzy. Wiadomo, że się wierzy. Teraz papier weryfikuje tą rzeczywistość i tą siłę, którą posiadamy, ale myślę, że jednak faktycznie tutaj wspaniałą pracę wykonali trenerzy i zarząd, sprowadzając tych zawodników nie innych. Mówię, jeżeli chodzi o umiejętności koszykarskie, czysto koszykarskie, no to wiadomo, każdy z nas prezentował pewną jakość, a oprócz tego wiadomo, no, jeżeli chodzi o samą szatnię i samą atmosferę, no to sprawiało, że ta całość się uzupełniała i myślę, że stąd się ten wielki sukces tak naprawdę tak rosną również dla nas. Darek, od środy trenujecie, wcześniej był dłuższe wakacje, no bo skończył się sezon gdzieś tam w połowie maja, a ty zawodowo pracujesz, więc tam tego urlopu pewnie jest troszkę mniej. Jak spędziłeś wakacje? Znaczy, tak naprawdę dużo nie pracowałem, bo ten czas poświęciłem na rehabilitację troszkę już zmarniałego mojego Achillesa. Także przez miesiąc czasu odpoczywałem, miałem ortezę przez 2 tygodnie, tak gdzieś się nie ruszałem w domu. Oczywiście wiadomo, jakiś tam wyjazd był z rodziną, z dziećmi, to jest naturalne. No i przez ostatnie tak naprawdę 2 tygodnie przed rozpoczęciem obozu coś zacząłem się ruszać. Wcześniej oczywiście rower, wiadomo, to jest moja pasja. No ale mówię, no tutaj jeżeli chodzi o samą formę i ten szczyt formy, to myślę, że osiągnę to tutaj właśnie pracując z Michałem Rańskim, naszym trenerem od przygotowania, który jest naprawdę człowiekiem o wielkiej wiedzy. Darek, jesteście Beniaminkiem, więc na pewno ten sezon będzie trudny i raczej no, to będzie nauka i pewnie często też i bolesna. Jakie cele jako kapitan sobie stawiasz? Mistrzostwo polskie, wiadomo. Nie, no oczywiście zejdźmy troszkę na ziemię. Fajnie by było załapać się do ósemki. Wiem, że to również będzie coś, co będzie ciężko osiągnąć. Natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W tym momencie no, dopiero się poznajemy z nowymi zawodnikami. No tak jak wspomniałem wcześniej, wierzę w to i mam nadzieję, że to będą solidne wzmocnienia i pozwolą nam o tą ósemkę walczyć. No, nie wyobrażam sobie innej opcji, żeby spaść z tej ligi, bo jak wiemy, w tym roku dwie drużyny spadają. Więc takiego scenariusza nie przewiduję i nawet nie chcę myśleć o tych rzeczach. Fajnie by było 15-lecie gry w Krośnie świętować jednak dalej, nie? Świetnie by było, naprawdę, i tego sobie życzę i również całemu Krośnie. Dzięki.